Panie ministrze, jak pan jako były minister sprawiedliwości patrzy na te zmiany w sądownictwie, na to zamieszanie wokół Sądu Najwyższego, no i wreszcie czeka na Europejski Trybunał Sprawiedliwości jego werdykt w tej sprawie? Przede wszystkim musimy powiedzieć sobie jednoznacznie, że nie jest to żadna reforma sądownictwa. Nie jest to reforma, która ma służyć zmianie, poprawy funkcjonowania sądów, prokuratury. I to widać, bo sprawy wydłużyły się i w prokuraturze, i w sądach się wydłużył okres trwania tych spraw. To jest atak personalny, obsada swoimi ludźmi, personalne obsada stanowisk. I tylko o to chodzi. Więcej, gwałci się przy okazji i konstytucję, łamie się wszelkie zasady prawa, jest to obraz Polski ponury. Bardzo źle odbierany i w Europie, i w świecie. Polska jako taki kraj, który w 80. roku walczył o wolność, walczył o prawo, walczył o to, żeby właśnie poszanowanie praw człowieka było po tylu latach, no, jako państwo, instytucja staje się symbolem państwa, który to prawo łamie. Więc to jest i konstytucję łamie prawa człowieka, łamie trójpodział władzy. Jest to bardzo zły obraz. Pana zdaniem wymiar sprawiedliwości wymaga reformy, ale nie takiej, czy działa tak, jak trzeba? Cały czas reforma następowała i niech pan zwróci, warto zwrócić uwagę, że dużą jakością było to, że na przykład wprowadziliśmy jawność, raczej nagrywanie rozpraw w sądach cywilnych, teraz jest wprowadzona jawność, nagrywanie rozpraw w sprawach karnych. I tego typu zmiany powinny następować. Oczywiście, gdyby to były zmiany, które dotyczą sprawności funkcjonowania sądów, czy głosowanie sędziów na przykład. Tak, czy zmiany strukturalne w całej instytucji, czy na przykład zlikwidowanie wykroczeń, bo mamy przestępstwa i wykroczenia, zlikwidowanie nie całego tego pakietu, jakimi są wykroczenia, tylko tak, żeby była tak jak wszędzie w świetach gdzieś przestępstwa, żeby to były zmiany merytoryczne dotyczące całej struktury, to podejrzewam, że nikt by nie protestował. Oczywiście wszyscy byliby za, bo każdy uważa, że wszystko trzeba zawsze w państwie zmienić i doskonalić. To jest naturalne. W naszym sądownictwie też, ale tutaj zmiana jest ewidentnie tylko personalna, obsadza swoimi ludźmi. I sposób procedowania jest fatalny, łamanie wszelkich zasad uświęconych w państwie demokratycznym. Łamie się je konsekwentnie i cały czas. I jest to bardzo niebezpieczny precedens. Odwoływałem się, panie ministrze, do pana doświadczenia w resorcie sprawiedliwości, to odwołam się też do resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jak pan patrzy na protesty policjantów, na skargi i zażalenia ze strony służb mundurowych? Mają trochę racji, czy pan minister Brudziński jest tutaj jednak konsekwentny i to on ma tutaj przekonanie, argumenty? Służby mają rację, że protestują. Naturalnym protestem, protesty służb są naturalną konsekwencją reformy emerytalnej, która została zrobiona kilka lat temu. Konsekwencją tej reformy emerytalnej powinny być podwyżki płac. I o tym cały czas mówiłem, jeżeli robimy reformę emerytalną tak, że w służbach można pójść na emeryturę po 25 latach służby i po 55 roku życia, to musimy podnieść też uposażenia, zwłaszcza uposażenia tych funkcjonariuszy, którzy wstępują do służby na tym poziomie podstawowym. Jeżeli nie podniesie, jeżeli się okaże, że on zarabia 2000 z groszem przez ileś lat, no to przepraszam bardzo, nie będzie chętnych do policji. I drugi element jest obsada stanowisk. Jeżeli policjanci widzą, że obsada stanowisk odbywa się według aparatu partyjnego, a nie merytorycznego. A tak się dzieje? Tak się dzieje. To można sprawdzić. Tu nie jestem gołosłowny, wystarczy spojrzeć, porozmawiać z policjantami. Każdy policjant oczywiście niejawnie, ale inkognito powie panu i pokaże, jakie są nominacje. Liczy się nie kompetencja, liczy się przynależność partyjna i to na poziomach policji nawet powiatowej, że w powiatach tego typu dochodzą zmiany. No to i tutaj liczy się, że aparat polityczny ma wpływ na obsadę tych stanowisk. Nie ukrywajmy, to też budzi głęboki ferment w służbach mundurowych, bo to jest nie tylko w policji, ale w innych służbach mundurowych. Ale podstawowy jednak element jest taki, przyczyna tych protestów to są jednak płacowe protesty i nie ukrywajmy, są w pełni uzasadnione, zwłaszcza, że państwo afiszuje się, że ma pieniądze i uprawia rozdawnictwo pieniędzy. To tym bardziej policjanci, którzy nie chcą rozdawnictwa, chcą tylko dla siebie, tylko chcą mieć godziwą zapłatę za bardzo trudną i niebezpieczną pracę. Zresztą i nie tylko policjanci, bo i Straż Pożarna, i Straż Graniczna, bo o tym musimy też pamiętać. A na koniec, panie ministrze, jak pan oceni z perspektywy też człowieka, który w polskim parlamencie niejedno widział wczorajsze incydenty z wożeniem w bagażnikach obywateli RP przez posłanki liberalno-społecznych? No, dla mnie to nie powinno mieć miejsca.
tego typu. Oczywiście z jednej strony jest odgradzanie Sejmu, to też nie powinno mieć miejsca. To powinno być miejsce, gdzie ludzie wchodzą. W Polsce nie ma zamachów. Nie ma zagrożenia zamachów terrorystycznych. Sejm zawsze był miejscem otwartym, zwłaszcza przejście. Nawet kibice idąc na mecz Legii przechodzili przez teren parlamentu i nic się nie działo. To jest jeden aspekt. Z drugiej strony aspekt przewożenie tego typu działania, no to jest... Na to poważni politycy nie powinni się decydować. A pana przyszłość, Platforma Obywatelska? Wybory samorządowe na razie. Na razie jestem poza Platformą Obywatelską. Jak mówię, jestem w środowisku, ale jestem poza aparatem partyjnym i na razie z tym jest dobrze.